Cześć, z tej strony Roger. Dzisiaj przygotowałem dla Was taki szybki poradnik pokazujący, jak łatwo i przyjemnie zgrać całą zawartość dysku ze starego PS4 na PS4 Pro. Jak się w ogóle przygotować do całej operacji? Sprawa jest banalnie prosta. Pierwsze, co musimy zrobić, to zaktualizować obie konsole tak, aby miały najnowsze oprogramowanie. W moim przypadku była to wersja z numerkiem 4.0.6, no ale wiadomo, że w kolejnych miesiącach pojawią się nowe. Jeśli nie jesteście pewni, czy konsole mają aktualne oprogramowanie, wchodzicie po prostu w ustawienia i następnie wybieracie opcję aktualizacja oprogramowania systemu i tam wszystko sprawdzicie. Najlepiej jest też, gdy transfer danych odbywa się na konsolach, które mają taką samą pojemność dysku. W moim przypadku jest to 1 TB, gdyż w starym modelu po prostu wymieniłem w pewnym momencie 500-gigowy dysk na 1 TB. Oczywiście nie jest to niezbędne, aczkolwiek możemy uniknąć w ten sposób niektórych problemów, które pojawią się podczas transferu danych. Przed zrobieniem całej operacji warto też zaktualizować trofea na naszym profilu na PSN. Kolejną ważną rzeczą jest to, aby obie konsole były podłączone do tej samej sieci. W moim przypadku zarówno PS4, jak i PS4 Pro podłączyłem z internetem za pomocą Wi-Fi, gdyż wydaje mi się to chyba najlepszą tutaj opcją. Całe przerzucenie danych polega bowiem na zaopatrzeniu się w standardowy kabel internetowy, którym połączymy stare PS4 z PS4 Pro. Obie konsole możemy też połączyć po prostu do routera za pośrednictwem dwóch kabli LAN, ale metoda, z której ja skorzystałem, wydaje się po prostu łatwiejsza. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy stare PS4 jest włączone, czy ma połączenie z siecią i czy jesteśmy zalogowani do PSN. Następnie możemy odłączyć kabel HDMI od starego PS4 i podłączyć go pod prosiaka, zostawiając stare PS4 po prostu na chodzie. Przy pierwszym uruchomieniu PS4 Pro trzeba będzie oczywiście ustawić datę, język, połączenie z internetem i ściągnąć aktualizację systemu, logując się na nasz profil użytkownik 1. Po ponownym uruchomieniu PS4 Pro będziemy mogli już zalogować się do PSN. Wybieramy oczywiście te same konto co na starym PS4, wpisując login i hasło. Konsola zapyta nas, czy chcemy przenieść dane ze starego PS4, a mając już podłączone obie konsole za pomocą kabla internetowego, klikamy po prostu dalej. Pojawi się komunikat proszący nas o to, byśmy przytrzymali przycisk Power na starym PS4 przez około sekundę, aż pojawi się charakterystyczny dźwięk. Na ekranie pojawią się opcje, na których możemy zaznaczyć, co chcemy przenieść na nowy dysk. Możemy rzecz jasna zrobić transfer wszystkich gier z dysku, save'ów, screenshotów, materiałów wideo, naszych wiadomości i danych profili. Wystarczy zaznaczyć ptaszkiem, co chcemy przenieść i tyle. Warto pamiętać, że wszystkie zakupione gry możemy potem ponownie ściągnąć na PS4 Pro z naszej biblioteki czy PSN, więc nie ma konieczności ich przerzucania, bo po prostu zajmie to więcej czasu. Warto też pamiętać, że wszelkiego rodzaju hasła, na przykład do Netflixa, nie zostaną po prostu przeniesione na nową konsolę i trzeba będzie je potem wpisać jeszcze raz. Gdy jesteśmy gotowi, wybieramy opcję dalej. Zostaniemy oczywiście zapytani, czy aktywować PS4 Pro jako naszą główną konsolę, na co oczywiście się też zgadzamy. Konsola zacznie proces przygotowywania obu dysków do transferu danych i po krótkim czasie pojawi się pasek postępu pokazujący, ile czasu zajmie cała operacja. U mnie ponad 500 GB teoretycznie miało przenosić się w około 3 godziny, ale ostatecznie udało się to zrobić w nieco ponad 2. W trakcie transferu w żadnym wypadku nie odłączajcie zasilania, bo dane mogą ulec uszkodzeniu, no i po prostu nigdy ich nie odzyskacie. Po tym jak PS4 Pro uruchomi się na nowo, niektóre gry ściągnięte z sieci mogą mieć kłódeczkę uniemożliwiającą nam granie. Trzeba jednak chwilę poczekać, aby konsola zweryfikowała licencję i wszystko powinno śmigać bez problemu. Sprawdziłem też na próbę zapisane stany gier, czy prawidłowo się odpalały. Po wrzuceniu do gry płytki z Assassinem, z kolekcją Assassina, nie miałem żadnych problemów, by kontynuować przygodę na PS4 Pro z save'u zrobionego na starym modelu. No i zresztą podobnie było z innymi grami. Jeżeli posiadacie subskrypcję PS Plus, stanów gier nawet nie musicie przerzucać za pomocą kabla. Wystarczy, że przeniesiecie je do chmury, w której mieści się 10 GB danych, a następnie ściągniecie je na PS4 Pro, co może po prostu potrwać szybciej. Na koniec jedna ważna sprawa. Dane ze starego modelu PS4 w trakcie transferu nie są w żaden sposób usuwane, a jedynie kopiowane. Jeśli więc zamierzacie sprzedać stary model lub nie zamierzacie z niego już korzystać, warto odpalić po całej operacji stare PS4 i po prostu sformatować dysk. Nie jest to też żadna specjalnie trudna robota, po prostu wchodzimy w ustawienia, inicjalizacja,
Następnie zainicjuj PS4 i wybieramy opcję pełny. W ten sposób usuniemy praktycznie wszystkie dane, ze starego modelu. Może to wprawdzie potrwać kolejnych kilka godzin, u mnie to prawie trwało niespełna 3 godziny, no ale na pewno warto to zrobić, jeżeli chcemy się pozbyć starego modelu. I to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.